co do run. Na Marka gramy Attack Damage, na Seela gramy HP per level, na Glyfach Magic Resist, a na Quintesencjach Ability Power. Możemy Ability Power zamienić na Spell Vamp, jak to woli. Dlaczego na Marka gramy Attack Damage, a nie Magic Penetration, wyjaśnię w dalszej części filmiku. Masterki gramy 12-18-0 oczywiście pod pioruny, chyba że gramy na top lane bądź w dżungli, wtedy zmieniamy Dangerous Game na Green Father's Gift, ale wtedy musimy oczywiście pamiętać o tym, aby wchodzić do krzaków przed walką, aby uaktywnić tą masterkę, bo oczywiście gdybyśmy tego nie robili, to by było marnotrawstwo. Teraz trochę teorii co do postaci. Akali jest to champion, który nie skaluje się do late game'u. Im dłużej gramy, tym jest słabsza. Dlatego nasze gry powinny się kończyć maksymalnie w 30 minucie. Akali charakteryzuje się tym, że ma przegrywający matchup na większość championów. Dlatego musimy bardzo umiejętnie grać z naszą umiejętnością W. Jest to niewidzialność dla niewtajemniczonych. Po zbudowaniu Hextech Gunblade'a, który budujemy oczywiście na pierwszy item, mamy ogromny power spike i wtedy jesteśmy w stanie zabić dosłownie każdego na combo. Gdy jesteśmy do tyłu grając Akali, to bardzo trudno się odbić od tego i być useful w dalszej części rozgrywki. Gdy na przykład mamy 0-2, to już raczej do końca gry nic nie będziemy robić. Więc to jest ten minus Akali. Akali się również charakteryzuje tym, że posiada wiele możliwości buildów. Dlatego nie jest tak nudna jak na przykład Orianna, którą można zbudować w jeden i ten sam sposób, tylko i wyłącznie. No i oczywiście Akali jest postacią zaliczającą się do tych, które posiadają outplay mechanizm, czyli tak zwane ogranie przeciwnika.